Powitajmy w Poznaniu po raz drugi w ostatnim czasie Sławomir Mentzen. Wręczamy na Twoje ręce klucze do miasta. Jesteś mile widziany o każdej porze dnia i nocy. Bardzo dziękuję. Trzymasz? Dzień dobry Państwu. Bardzo cieszę się, że tylu tutaj Was jest, pomimo nie najlepszej pogody i też nie najlepszej godziny naszego spotkania, bo jeszcze jest dzień pracujący, a nasi wyborcy na ogół pracują lub się uczą. W związku z czym wierzę, że wiele osób ma dość dużo ciekawszego do roboty. Jesteśmy absolutnie na ostatniej prostej w tych wyborach. Zostały 3 dni do wyborów i w tym momencie nie jest naprawdę źle. Rok temu postawiłem 2 strategiczne cele dla nas. Pierwszy jest taki, żebyśmy zrobili 2-cyfrowy wynik. I drugi taki, żeby mieć tylu posłów w Sejmie, żeby bez nas nie mógł powstać żaden rząd. I wszystko wskazuje na to, że obydwa te cele uda się nam zrealizować. Przy 10% w sondażach, przy 40 posłach rządu nie zrobi ani PiS, ani Platforma i jedni i drudzy będą mieli duży problem. I oni już wiedzą, że będą mieli problem, dlatego w ich sztabach widać olbrzymią nerwowość. PiSowcy już zrozumieli, że nie będą dalej rządzić, Platformerci już zrozumieli, że jednak nie będą rządzić, PSL-owcy martwią się o to, czy w ogóle przekroczą próg wyborczy, Hołownia zresztą to samo. Więc w każdym sztabie wyborczym, poza naszym, jest teraz olbrzymia nerwowość, którą zresztą było świetnie widać wczoraj wieczorem w TVN-ie, gdzie Piotr Kraszko pokazywał, dlaczego nie należy nazywać go dziennikarzem i dlaczego kiedyś pracował w TVP i dlaczego bardzo chciałby znowu pracować w TVP, ale chyba niestety znowu mu się to po tych wyborach nie uda. Więc wszystko w tym momencie na szczęście idzie dobrze, przynajmniej dla nas. Niestety media traktują, jak Państwo wczoraj wieczorem widzieli, słowa prawdy o nas nie mówią, wypominają jakieś wypowiedzi ludzi, z którymi nie mam nic wspólnego i o których nigdy nie słyszałem sprzed 10 lat. Zresztą Kraszko się wczoraj wprost przyznał, że Tuska dzisiaj będzie pytało o wypowiedzi Tuska, a mnie to będzie pytało o innej wypowiedzi, bo nie interesuje ich, jaki my mamy program. A my jako jedyni pierwsi w czerwcu opublikowaliśmy pełen program, opublikowaliśmy wszystkie informacje, co chcemy w Polsce zmienić, co nas interesuje, co nas nie interesuje. Mimo to cały czas jesteśmy pytani o głupoty. Pozostałe partie mają program, który albo ujawniają w ostatniej chwili, albo nie ma kompletnie dla nich żadnego znaczenia. W najważniejszych sprawach PiS i Platforma mówią dokładnie jednym głosem. I jedni i drudzy bez żadnej refleksji akceptują wszystko, co chce na nas wymusić Unia Europejska i jedni i drudzy chcą zwiększać programy rozdawnictwa, chcą przekupywać Polaków ich własnymi pieniędzmi i jedni i drudzy chcą podnosić podatki. Różnią się tak naprawdę w detalach. Ich propozycje programowe dzielą się na 3 części. Na te, które są skopiowane od nas, na przykład propozycja Platformy, żeby zlikwidować podatek Belki lub żeby podnieść kwotę wolną od podatku, to jest nasza propozycja, to my z tym weszliśmy. A Tusk wziął to i sobie chciał ukraść, ponieważ uznał, że to dobrze brzmi, że ludzie rzeczywiście chcą niskich i prostych podatków. Tylko czy on ma w tym jakąkolwiek wiarygodność? Czy Tusk mówiący, że podniesie kwotę wolną od podatku jest wiarygodny, kiedy za jego 7-letnich rządów kwota wolna od podatku wzrosła o całe 2 złote? Przez 7 lat podniósł kwotę wolną od podatku o 2 złote. I teraz nagle mówi, że ją mocno podniesie. To jest człowiek, który gdy obejmował władzę, mówił, że zdymisjonuje każdego ministra, który chociażby zaproponuje podwyżkę podatków. Po czym co tu zrobił? Podniósł VAT. Docelowo na początku no 3 lata, ale już ponad 10 lat minęło i VAT cały czas wynosi 23% po tym, jak Tusk go podniósł. Ani jedni, ani drudzy nie mają żadnej wiarygodności w obniżaniu i upraszczaniu podatków, bo to jedni i drudzy przez poprzednie 18 lat podwyższali i komplikowali podatki. Ta kupa papieru, te
grube 1300 stron. Ustawy CIT, PIT oraz VAT to jest dzieło popisu. To oni to komplikowali przez 18 lat. Z każdym kolejnym rokiem podatki w Polsce były coraz bardziej skomplikowane. Rekordem było już to, co ten tak zwany Nowy Ład sprzed półtora roku, po wprowadzeniu którego nikt nie wiedział, jakie w Polsce trzeba płacić podatki. Kancelaria Sejmu musiała wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną do Urzędu Skarbowego, bo nie wiedzieli, jak opodatkować posłów. Pracownicy ZUS-u, zajmujący się ZUS-owaniem składek innych pracowników ZUS-u, nie wiedzieli, jak mają to robić. To było uproszczenie podatków w wersji PiS-u. A teraz jedni i drudzy na czas kampanii wyborczej nagle mówią, że oni będą uproszczać podatki. Nie, nie będą. Nie mają w tym absolutnie żadnej wiarygodności. Nigdy im o to nie chodziło. Druga kategoria postulatów PiS-u i Platformy to te, których absolutnie nie należy realizować, bo są po prostu szkodliwe. Tu polecam Państwa uwadze przede wszystkim tak zwany konkret 89 z listy 100 konkretów Donalda Tuska, z listy konkretów Platformy Obywatelskiej. Tam jest napisane, że oni do 2030 roku chcą ograniczyć emisję CO2 o 75%. Ten Fit for 55, na który zgodził się PiS, to jest ograniczenie emisji o 55%. Oni chcą o 75%. Chcą pójść dalej, niż chce tego Unia Europejska. To zniszczy nasz przemysł, to zniszczy naszą gospodarkę, zabierze nam samochody czy możliwości podróżowania. I czy ktoś policzył, ile to będzie kosztować? Fit for 55 to są grube setki miliardów złotych. Pójście tak daleko, jak chciałaby Platforma, to jest ponad bilion złotych. Czy widzieliście gdzieś w jakiejkolwiek analizie to, że obietnice Platformy kosztują ponad bilion złotych? Nigdzie tego nie ma. Są kolportowane jakieś zakłamane wyliczenia, które pokazują, że my jesteśmy najdrożsi dla budżetu. Jakim cudem? Jako jedyni mówimy o tym, że należy ograniczyć wydatki. Jako jedyni planujemy zmniejszenie wydatków. A ci zakłamani ludzie tłumaczą, że to my chcemy tak naprawdę zniszczyć równowagę finansów publicznych. Nie, nie chcemy. Nasz program jest najbardziej zrównoważony, zbilansowany, a ich nawet nie jest policzony. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby łącznie z Platformą, żeby policzyć, ile kosztuje te 100 konkretów, z których tylko ten jeden kosztuje ponad bilion złotych. To jest najdroższa obietnica w historii Polski i nikt w ogóle o tym nie mówi. Kraśko o to nie pyta. Dziennikarze o to nie pytają. Dziennikarze też nie pytają, co próbowałem wczoraj powiedzieć Kraśce, o tym nowym traktacie regulującym Unię Europejską. Według tego, co obecnie ustalają w Brukseli, mamy stracić prawo weta, kompetencje dotyczące polityki podatkowej, zdrowia publicznego, migracji, ochrony granic, a nawet leśnictwa, mają przejść na Unię Europejską. Czy słyszeli Państwo o tym w mediach? Powiedzieli Wam o tym w TVN-ie, w Polsacie albo w TVP? Napisała o tym Gazeta Wyborcza? Absolutnie nie. Rzeczy poważne tych ludzi nie interesują. Wolą koncentrować się na oczywistych głupotach. Dzisiaj rano przeczytałem artykuł, znaczy przeczytałem, zobaczyłem lead, tytuł artykułu. Mencen znowu w formie gloryfikuje rakotwórczy uzależniający napój. Wiecie, co to jest za rakotwórczy uzależniający napój, którym straszą mną dziennikarze? Że to jest piwo. Więc Mencen jest zły, bo mówi, że piwo jest dobre, bo to jest rakotwórcze uzależniające. Taką propagandę robią dziennikarze. Gdy mówię, że trzeba zlikwidować PIT, CIT, ZUS, VAT, PES, PiS, PO, TVN i TVP, co jest oczywistym żartem, to te barany pytają się mnie, ile to będzie kosztować, albo pytają się, jaką ustawą ja chcę TVN zlikwidować, bo oczywistego żartu nie rozumieją. A kiedy pokazuję 200 stron gotowych ustaw podatkowych PIT, CIT i VAT, to jest pierwsza w historii Polski tak kompleksowo zaproponowana na etapie kampanii wyborczej reforma podatkowa, gdzie nie mówimy o postulatach, nie pokazujemy pojedynczych zapisów, pokazujemy całe nowe projekty ustaw, to o to dziennikarze w ogóle nie pytają. Nie pytają o to w żadnym wywiadzie. Pytają jakieś kompletne głupoty, nieistotne rzeczy. A dlaczego dziennikarze chowują się w sumie gorzej od polityków? Bo robią to dla pieniędzy. Jedni chcą się dorwać do tego koryta, tak jak byli przed 2015. Przed 2015 kasa rządu, spółek Skarbu Państwa płynęła do Gazety Wyborczej. Płynęła do TVN-u, do Newsweeku, do gazet związanych z Platformą. Od 2015 roku PiS to przekierował na Gazetę Polską Codzienną, na Do Rzeczy, na W Polityce, na media pisowskie. I jedni i drudzy walczą o te pieniądze. Dziennikarze TVN-u chcieliby wrócić do TVN-u.
TVP, a dziennikarze TVP dalej chcą pracować w TVP za kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. I oni dla tych pieniędzy kłamią, dla tych pieniędzy nas obrażają, pokazują nas krzywym zwierciadle. Gdyby jeszcze mówili o naszym programie, ale go krytykowali, to bym zrozumiał, ale oni nawet nie mówią o naszym programie. Jakieś bajki sobie wymyślają i wmawiają ludziom, że my w to wierzymy, że jakieś psy chcemy jeść, że jakieś prawa kobiet chcemy zwalczać. Są po prostu ordynarni kłamcy. Z takimi kłamcami jak współcześni dziennikarze nigdy wcześniej nie miałem do czynienia. Nawet politycy są teraz bardziej prawdomówni od dziennikarzy, w takich podłych czasach żyjemy. Mamy program zaproponowany od czerwca, gdzie skupiamy się na tym, żeby rolnictwo wyglądało inaczej, żeby mógł rolnik sprzedawać sam swoje rzeczy, żeby podatki były niskie i proste. To jest pierwszy punkt naszej nowej piątki. Niskie i proste podatki. Drugi to jest dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, żeby ktoś, kto przynosi straty, nie musiał płacić ponad 1600 zł składek na ZUS. Punkt trzeci. Chcemy, żeby wreszcie mieszkania w Polsce były tańsze. Znowu cud na czas kampanii wyborczej. Wszyscy politycy nagle sobie przypomnieli i mówią, że no tu trzeba coś podziałać na podaży mieszkań, czyli sprawić, żeby mieszkań było więcej. No każdy to wie, że jeżeli będziemy tak jak do tej pory stymulować popyt, robić kolejne mieszkanie dla młodych, rodzina na swoim, czy kredyt 2%, to nie będzie od tego więcej mieszkań. Wiecie państwo, ile mieszkań powstało dzięki temu, że wprowadzono kredyt 2%? Zero! Ani jedne nowe mieszkanie przez to nie powstało. A co się stało? W parę miesięcy mieszkania stały się kilkanaście procent droższe. To są łatwiej dostępne po tej reformie, czy drożej dostępne? A Platforma chce to jeszcze przebić kredytem 0%, które co zmieni? No mieszkań znowu nie będzie więcej, ale znowu będą jeszcze droższe. I to jeszcze dla Ukraińców chcą dać kredyt 0%, żeby im dofinansować kupowanie mieszkań w Polsce. No kto taką bzdurę wymyślił? Żeby było więcej mieszkań, trzeba niespodzianka budować więcej mieszkań. Trzeba sprawdzić, żeby czas inwestycji był krótszy, żeby tych formalności było mniej. No zobaczcie państwo, jakimi jesteśmy otoczeni budynkami. Żaden z tych budynków nie spełnia współczesnych norm energetycznych. Żaden nie dostałby obecnie pozwolenia na budowę, żaden by nie powstał. I jakoś to nie są slumsy, to nie są rozpadające się budynki. A kiedy ja mówię, żeby chociaż wrócić do przepisów z roku 2014, regulujących jak można budować, to słyszę, że chcę, żeby slumsy były i żeby domki z kart się rozpadały i że tak to się nie da, bo to będzie Afryka. Czy was tu otacza Afryka? A to nie są nawet przepisy z 2014 roku, bo te budynki również ich nie spełniają. Takie głupoty ludziom mówią. Im więcej formalności, im bardziej złożony im bardziej złożony ten plan budowy jest, tym to wszystko musi być droższe. A to jeszcze nie koniec, bo ma wejść ta dyrektywa budynkowa Unii Europejskiej i mieszkania będą jeszcze droższe. Mają być o 30% droższe tylko dlatego, że wejdą nowe przepisy. Będą musiały być nowe normy energetyczne, fotowoltaika na każdym dachu, trzeba będzie drzwi wymieniać, okna, dachy. Za to wszystko zapłacimy my. Policzono, że koszt tego Fit for 55, a Platforma chce iść dalej, to jest 650 miliardów złotych tylko dla gospodarstw domowych. Nie mówiąc o kosztach, które musi ponieść państwo. 650 miliardów złotych. O tym nikt nie mówi. Zatajają to przed państwem. Na czas wyborów jest wyciszony ten temat. Zajmują się jakimiś kompletnymi głupotami, zamiast powiedzieć o naprawdę ważnych rzeczach. Więc nam zależy na tym, żeby można było prościej, szybciej budować budynki w Polsce. Państwo nie nadaje się do budowania mieszkań. Mieszkanie Plus, sztandarowy projekt pisowski. Mieli wybudować 100 tysięcy mieszkań, tyle obiecywali. I to do 2019 roku. Kończy się rok 2023. Mieszkań powstało 19 tysięcy, a miało 100 tysięcy do 2019 roku. W tym samym czasie prywatne firmy zbudowały 1,5 miliona mieszkań. Bo to firmy budowlane powinny budować, a nie państwo. Państwo, urzędnicy, politycy się na tym kompletnie nie znają. Czwarty punkt z naszej piątki. Ochrona gotówki. Chodzi o to, żeby nas nikt nie inwigilował, żebyśmy mogli komuś za coś zapłacić i żeby politycy z urzędnikami po prostu o tym nie wiedzieli. Jak tam zabiorą gotówkę, będą wiedzieli o nas wszystko. Pamiętacie, za co poleciał Adam Niedzielski? Czemu przestał być ministrem zdrowia? Bo ujawnił, który lekarz komu przepisał jaką receptę, bo miał tą wiedzę, bo powstał scentralizowany system faktur. Jeżeli będzie scentralizowany system, w którym każdy będzie wiedział, kto komu za co płaci, kto ile ma na koncie, to taki Niedzielski czy jego odpowiednik też będzie o tym wiedział, a potem pisał o tym na Twitterze. No nie zgadzamy się na taką inwigilację. Zarówno PiS, jak i Platforma z każdym kolejnym rokiem ograniczają możliwości płacenia gotówką, zwłaszcza przedsiębiorcom to mocno ograniczają. I idzie to coraz dalej. I
z czym PiS wychodził parę miesięcy temu, że oni będą bronili gotówki, że oni zrobili projekt, który uwolni trochę płacenie gotówką. A czym był ten projekt? Wycofaniem zmian, które wcześniej sami wprowadzili. PiS w tej sprawie krzyczy łapaj złodzieja, kiedy sam jest tym złodziejem, odwraca uwagę od siebie. Chcemy śladem Słowacji wprowadzić ochronę gotówki do konstytucji. I kolejny punkt z naszej piątki, czyli zero socjalu dla Ukraińców. Nie stać nas na to, żeby utrzymywać cały sąsiedni naród. Pieniądze polskiego podatnika powinny pójść na polskie potrzeby, nie na potrzeby państwa, które jest z nami w dodatku skonfliktowane. Tak nie powinno to wyglądać. Nie widzę żadnego powodu, żeby Ukraińcy w Polsce mieli mieć dotowane zakupy mieszkań w Polsce przez ten kredyt 2%. Po co płacimy na ukraiński rodzinne kapitały opiekuńcze? A największy skandal to są emerytury. Jeżeli Ukrainiec w Polsce przepracuje jeden dzień chociażby, może tu wrócić, kiedy przekroczy wiek emerytalny i polski ZUS będzie musiał mu wyrównać emeryturę minimalną pomiędzy ukraińską, 4 razy niższą, a polską. To jest bomba podłożona pod polski system emerytalny. Wszystkie kalkulacje nie zakładają tego, że tu 3 miliony Ukraińców może przyjeżdżać, pobrać emeryturę za 20 czy za 30 lat. Oni się w tym momencie bronią, mówiąc, że no prawie żaden Ukrainiec w Polsce w tym momencie nie pobiera emerytury. No nie pobiera, bo jeszcze są młodzi, ale za 30 lat będą starzy i po te emerytury przyjadą i będą mieli do tego prawo. Dzięki umowie, którą podpisała Platforma Obywatelska i nie wypowiedziało jej Prawo i Sprawiedliwość. Te dwa złe rządy doprowadziły do tego, że mamy bombę podłożoną pod polski system emerytalny, który i tak jest niewydolny. W tym momencie emeryci przechodząc na emeryturę mają emeryturę przekraczającą połowę swojego wynagrodzenia. Kiedy ludzie w moim wieku, ludzie w waszym wieku będziecie przechodzić na emeryturę, to będzie 20% i to bez założenia, że nie będzie tych 3 milionów Ukraińców pobierających polskie emerytury. 20%. Podzielcie sobie swoje wynagrodzenie przez 5 i zastanówcie się, czy za to przeżyjecie, bo to nam właśnie szykuje ZUS. Całe nasze pokolenie jest na straconej pozycji. Musimy płacić wysokie składki zdrowotne, a potem jeszcze płacić prywatnie za lekarza. Musimy płacić wysokie składki na ZUS, a potem i tak sobie oszczędzać samemu na emeryturę, bo ZUS da nam 20% maksymalnie naszego wynagrodzenia. Tak nas urządzili ludzie zarówno z PiS-u, jak i z Platformy. Ta debata, która była w poniedziałek, najlepiej pokazuje, dlaczego mamy i jednych, i drugich dosyć. Kogo wy widzieliście na tej debacie? To był Tusk. Stary, zmęczony, zestresowany, jąkający się stary troll. Ja nie rozumiem, jakim cudem PiS na tym Tusku całą kampanię wyborczą oparł. Serio, to jest ktoś, kogo należy się bać? Ten Tusk, jak on wyglądał w tej debacie? Nawet się ubrać nie potrafił. Z drugiej strony mieliśmy Morawieckiego, puszczającego jakieś nauczone teksty, jakimś wazonie, który Putin kupił niby Tuskowi, albo że genów się nie oszuka, sugerując, bo rozumiem, że jest Niemca, albo że jest Rudy. No super sprawa, to serio jest debata w TVP, główna debata, gdzie się przekrzykują, który był czyim doradcą, a który jest Rudy, to jest poziom popisu. Dlaczego nie ma więcej takich debat? Dlaczego na tyle debat PiS nie wysłał swojego przedstawiciela? Bo by wszyscy zobaczyli, jaki ci ludzie prezentują poziom. Wszyscy by zobaczyli, jaka jest różnica pomiędzy takim młodym, merytorycznym przygotowanym Krzysztofem Bosakiem, a Morawieckim czy Tuskiem. Byłaby przepaść. Nasi ludzie wygrywają wszystkie debaty, do których startują, są do nich przygotowani. Wiemy, co chcemy zmienić. Mamy to napisane w swoim programie, mamy to przemyślane, mamy to policzone. Oni nic nie wiedzą. Nie nadają się absolutnie do rządzenia i mam wielką nadzieję, że jak najszybciej przestaną rządzić. Zostały jeszcze 3 dni i te 3 dni są dla nas naprawdę bardzo ważne. Porównując do meczu piłkarskiego, na początku, na wiosnę, strzeliliśmy gola na 1-0, potem w czerwcu na 2-0. No teraz zostaliśmy na 2-1 i zostało nam ostatnie kilka minut tego meczu. Ostatnie 3 dni i musimy dowieść ten wynik, ten bardzo korzystny dla nas wynik 2-1. Według wewnętrznych sondaży Platformy mamy w tym momencie 11%, jesteśmy na 3. Ale jeżeli się zapyta nie ludzi, na kogo chcecie zagłosować, ale czy na pewno pójdziecie zagłosować, tam spada na 8,5, bo nasz elektorat z wszystkich elektoratów jest najmniej zmobilizowany. Dlaczego? Bo jest najmłodszy. Mamy najmłodszych wyborców, mamy 20-30-latków, a młodzi ludzie z różnych przyczyn rzadziej chodzą na wybory niż osoby starsze. Dużo rzadziej. Stąd to jest najważniejsza rzecz na ostatnie 3 dni. Zmobilizujmy siebie i swoich znajomych, żeby na pewno poszli na te wybory, żeby się nie powtórzyła sytuacja z roku 2015. W roku 2015 partii Korwin zabrakło 30 tysięcy głosów do tego, żeby wejść do Sejmu. Wiecie, ile w Polsce jest komisji wyborczych?
też 30 tysięcy. Zabrakło jednego głosu na każdą komisję wyborczą. Gdyby w każdej z tych komisji jedna osoba więcej poszła zagłosować, partia Korwin weszłaby do Sejmu i PiS nie miałby większości w tamtej kadencji. Nie byłoby rządów PiSu w latach 15-19, gdyby ta jedna osoba na jedną komisję poszła więcej. W 19 było jeszcze gorzej. Gdyby w 5 okręgach, w 5 zaledwie okręgach na 41 poszła jedna osoba więcej na jedną komisję, mielibyśmy 5 posłów więcej i wiecie co by było? Znowu by nie było rządów PiSu. To, że PiS w Polsce rządzi od 8 lat jest zasługą tego, że 2 wybory z rzędu w jednej komisji zabrakło nam jednego głosu. Każdy głos w tych wyborach ma olbrzymie znaczenie. Tu się wszystko może rozbić o zaledwie jednego posła. Jeżeli macie jakichś znajomych, o których wiecie, że rozważają głos na nas, zadzwońcie do nich, napiszcie im SMS-a, namówcie ich do tego, żeby na pewno pojawili się w tym lokalu wyborczym. Jak macie znajomych, którzy się w ogóle nie interesują polityką, postawcie im kawę albo piwo za to, żeby poszli i zagłosowali dla was, żeby zrobili wam tą uprzejmość. Mogą się nie interesować polityką, mogą w ogóle nie wiedzieć, co to oznacza i na co głosują. Bez znaczenia. Ważne, żeby zagłosowali i im to potem jakoś wynagródźcie. Pójdźcie na piwo, dogadajcie się z nimi. Ten głos jest wart tego piwa. Warto to jedno piwo, czy tą jedną kawę w ten jeden głos zainwestować, bo to może być ten jeden głos na tą jedną komisję, dzięki któremu uda się wreszcie zakończyć po 8 latach rządy PiSu. Mam wielką nadzieję, że to już się za te 3 dni uda, że zmobilizujemy się przez te ostatnie 3 dni i uda nam się ten nasz program zrealizować, przynajmniej dużą jego część, i zrealizujemy swoje cele strategiczne, czyli nie dopuścimy do tego, żeby PiS dalej rządził i żeby Tusk zaczął rządzić. Jest olbrzymia szansa, że to już wreszcie będzie ta jesień i że wreszcie uda nam się wywrócić ten stolik. Bardzo Państwu dziękuję.